I przepraszam, że nie siedzę tutaj, nie stoję przed kamerą ani nic, bo wiem, że mógłbym takie coś zrobić, bo w końcu kamerka zaczęła na nowo działać, tak więc mógłbym korzystać póki mogę, ale stwierdziłem, że nie chcę mi się dzisiaj pokazywać, że tak powiem, gęby, więc standardowo, tak jak za starych, dobrych czasów, albo będzie tutaj jakby jakiś taki prowizorycznie wykonany przeze mnie rysunek, wiecie, wakacyjnego QA. Albo po prostu jakiś dam gameplay albo kompilację gameplay, jakie sobie tam w tle nagrałem, pytań dostałem sporo. I tak jak zresztą tam w filmiku zapowiedź wakacyjnego QA powiedziałem, to pytań było maksymalnie do 15 można było mi zadać. No, są osoby co zadały 10, są osoby co zadały 15, są osoby co zadały nawet tam poniżej 10 i poniżej 15. Będę oczywiście brał pytania z dwóch filmików. Pierwszy to jest zapaść wakacyjnego QA, drugi to jest Macie ostatnią szansę, bo inaczej za kolag was wyjaśni. I jeżeli ktoś mi zadał gdzieś indziej pytania poza tymi dwoma filmikami, no to prawdopodobnie pytań nie będę czytał, no bo wiadomo, bym musiał wtedy przyszukać większość filmów, które dotychczasowo nagrałem, więc trochę mija się to z celem. Więc bez zbędnego przedłużania, rozpoczynamy wakacyjny QA od użytkownika korolek.pl. Zaczynamy. Pierwsze pytanie: Czy nagrasz DMC? Jakąkolwiek część? Tutaj, oczywiście, wyjaśniłeś w drugim pytanku, co oznacza skrót DMC. No, ja w sumie wiedziałem, co oznacza skrót DMC, ale dla osób, które nie wiedzą, co oznacza skrót DMC, to w dużym skrócie Devil May Cry. Odnośnie Devil May Cry sprawa wygląda następująco: że niejednokrotnie od początku, kiedy zacząłem kanał, jestem bardzo często pytany o tę serię. Wiem, że są osoby, które bardzo by chciały zobaczyć Devil May Cry w moim wykonaniu, jak chociażby Gnom Cząpski, czy wiele naprawdę wiele innych ludzi, ale tak szczerze powiedziawszy, to zależy. Być może pojawi się, być może nie pojawi się. Bardzo bym chciał, ale też wolałbym nagrać, jak już bym miał zabierać się za Devil May Cry w momencie, kiedy ja będę miał na to ochotę, no bo powiedzcie mi, jaki jest sens nagrywania czegoś na co się nie ma ochoty, tylko dlatego, bo ktoś chce. No, wiecie, no, wy, byli, wy bylibyście z tego zadowoleni. Ja niekoniecznie, a wolę na tym kanale wprowadzić zasadę taką, że ja jestem z czegoś zadowolony i wy. Więc odpowiadając na Twoje py pytanie, tak, nagram, ale nie wiem kiedy. Czy nagrasz Rage 1? Nie, raczej nie. Widziałem sobie Rage 1 i na chwilę obecną gra. Nie przypadła mi do gustu, ale kiedy sobie tam zagram, któregoś razu ponownie i zmienię zdanie, to wtedy wrócę do tego pytania i prawdopodobnie nagram, jeżeli gra oczywiście przypadnie mi do gustu. Na chwilę obecną nie przypadła mi do gustu, więc raczej wątpię, że ją nagram. Czy podasz nick na PlayStation 3 i PS4? Oczywiście, że tak, tutaj się wam wyświetli. Nie wiem, czy to w jakimś pomlogu mówiłeś, ale kiedy The Last of Us tak, wspominałem o po, w pomlogu na temat The Last of Us, bodajże, że był to pomlog 55 albo 56. Tutaj oczywiście załączę screen, więc jeżeli chcesz wiedzieć, co się stało z The Last of Us, to oczywiście tam odsyłam. Ale w dużym skrócie nie kontynuuję serii z The Last of Us ani jeden, ani nie zaczynam dwójki. Z tego względu, że jakoś tak zostałem przehypowany The Last of Us i w dużym skrócie też widziałem, że seria była trochę słabo oglądana. A wolałbym zabierać się za takie gierki w momencie, kiedy będę miał tę pewność, że jednak trochę więcej osób zobaczy daną serię. No bo to jest troszeczkę takie, wiecie, robota po omacku. Na, na przykład nagram, nie wiem, 50 minut gameplayu, a okaże się, że nie wiem, raptem obejrzy to dwie osoby lub trzy, bo tylko dwie lub trzy osoby będą tym zainteresowane. A wolałbym z takimi grami wychylać się wtedy, kiedy będzie po prostu większe zainteresowanie. Jaką muzykę lubię? Generalnie. Jeżeli chodzi o gatunek muzyczny, to ja najczęściej słucham hip hopu i rapu. Od czasu do czasu zdarzy się pop, czasami rock, rzadko kiedy metal, ale szczerze lubię słuchać wszystkiego, co mi wpadnie do ucha, tak w dużym uproszczeniu. Twoja ulubiona gra w ogóle? Crash Bandicoot 3 Warped. To jest pierwsza gra, w którą kiedykolwiek zagrałem. Jest jedną z najlepszych gier, jeżeli chodzi o Crasha Bandicoota, jeżeli chodzi o trylogię. Aczkolwiek tutaj bym mógł w te miejsce wklepać równie dobrze Crash'a 2, bo ostatnio mam większą miłość do Crash'a 2 niż do Crash'a 3. Za co obie te gry lubię? Chociażby za fabułę, gameplay, soundtrack... Oraz level design, ponieważ to jest coś, co bardzo lubię w grach i bardzo lubię zwracać uwagę na level design, ponieważ dzięki temu jakby dostajemy, dzięki temu ja mogę jakby, wiecie, troszeczkę wyrazić zdanie na temat tego, czy twórcy się według mnie postarali, czy też nie. Chociaż to jest tak jakby kwestia już gustów i guścików, ale tak, między innymi Clash 2 i Clash 3 mógłbym w sumie postawić na jednym i tym samym miejscu. Czy nagrasz Unreal? Coś takiego no z nitkowym ludziorem. Wątpię w to, jak już bym miał nagrywać grę tego typu, albo z podobnym wyglądem postaci to jak już to Little Big Planet na jakichś streamach, albo na jakichś tam e, odcinkowych seriach, więc ja prędzej bym chyba zabrał się za Little Big Planet niż za Unrival. Czy masz jakieś specjalne edycje konsol? Czy mam jakieś specjalne edycje konsol? Szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, no bo raczej nie. Wszystkie konsole, jakie mam, nie mają żadnej specjalnej edycji, no chyba, że chodzi tutaj o specjalne edycje pokroju PlayStation 3 Slim albo Super Slim, no to PS3 Super Slim, a PS4 Slim, więc no, nie powiedziałbym, że to jest jakoś super specjalna edycja, no ale okej, okay. powiedzmy, że mogę to sobie zaliczyć. I ostatnie pytanie, czy masz jakieś specjalnie limitowane Deluxe kolekcje, edycje gier. I ostatnie pytanie, czy masz jakieś specjalne, limitowane, deluxe, kolekcjonerskie edycje gier? Hmm... Sprawdźmy. No więc, jeżeli chodzi o jakieś specjalne, limitowane, deluxe, kolekcjonerskie edycje gier, no to jedyną kolekcjonerską edycją gry jest nie kto inny jak Crash Bandicoot 2 po japońsku, ponieważ nabyłem sobie tę gierkę z jakiś rok temu. Oczywiście tutaj pozostawię screen do filmiku, gdzie jakby można by powiedzieć, przedstawiałem mini unboxing tego. Życzę powodzenia na internetach OWO. Dziękuję Korolek za pytanka. Bardzo się cieszę, za, że zadałeś. Mam nadzieję, że odpowiedzi na te pytanka się Tobie podobały jakkolwiek. To oczywiście brzmi, no bo technicznie dostałeś odpowiedź na to, co chciałeś, więc ta. I teraz czas na kolejnego użytkownika Matrix Cheater. Co byś chciał najbardziej zmienić? Co bym chciał najbardziej zmienić? Przede wszystkim, żeby był większy szacunek do ludzi, bo w dzisiejszych czasach, może nie wszyscy, ale większość ludzi nie pała do siebie jakoś super sympatią, i troszeczkę mi to przeszkadza, bo niektórzy są w stanie od razu siebie skreślić tylko i wyłącznie z tego powodu, że o, bo ty masz inne zdanie niż ja, i po prostu uważam, że ludzie jakby za bardzo przesadzają w niektórych kwestiach, i wolałbym, żeby był większy szacunek do bliźniego swego, jakkolwiek to brzmi. Jeżeli Tobie się podobała odpowiedź na to pytanie, Matrix, to oczywiście się cieszę. No i oczywiście pozdrawiam tak jak to napisałeś niżej. Czas na kolejnego użytkownika, jakim jest Krugerek. Zadałeś mi aż 13 pytań, więc let's go. Jakie rzeczy chciałbyś wprowadzić, ulepszyć w tym roku, w sensie w 2020? Co bym chciał wprowadzić? Przede wszystkim lepszą jakość na kanale, czyli zainwestować w lustrzankę bądź też softboxy, inne tego typu. Artefakty, czy jakkolwiek to oczywiście brzmi, bo bym bardzo chciał podnieść poziom materiałów na kanale. No, przede wszystkim lustrzanka, bo to, byłby, to byłoby w zasadzie coś mega fajnego z tego względu, że mielibyście jeszcze lepszą jakość mojej oczywiście pięknej Mordki, którą często widzicie w pomlogach, i teraz po, z powrotem w let's playach co jakiś czas. Więc tak, przede wszystkim lustrzanka, jakakolwiek, bo myślę, że to by ulepszyło jakość produkcji. I też pomlogów. Czyli technicznie produkcji, no bo to są produkcje na tym oto kanale. Jakie masz serie nagrać do końca 2020 roku? W sensie, pewnie jakie mam w planach serie do nagrać. No cóż, nie będę tutaj za wiele zdradzał, więc wybacz, że krótka odpowiedź. Ale wolę wam nie zdradzać, ponieważ... To jest taki element zaskoczenia, bo ktoś może się oczywiście wtedy, wiecie, tak zaskoczyć pozytywnie, że o, on nagrał tą grę, on nagrał moją ulubioną grę w końcu po x latach. I uważam, że to jest oczywiście lepszy element zaskoczenia niż żebym teraz miał zdradzać, co jeszcze planuję. A uwierzcie mi, gierek jest trochę. To mogę wam zapewnić, że do końca roku będziecie mieli co oglądać, jeżeli chodzi o serię Let's Play tudzież livestream. Jakbyś był kimś innym, to kim byś był? I to jest pytanie, które szczerze jest dla mnie śmieszne, bo ciężko mi jest na nie odpowiedzieć z tego względu, że no, nie wyobrażam sobie być kimś innym, ponieważ jestem sobą, i nie wyobrażam sobie być kimś innym i nie wiadomo, co robić jako ktoś inny. Jestem sobą i jest mi z tym bardzo dobrze. Podałbyś swoje top 3 youtuberów, których najczęściej i najprzyjemniej Ci się ogląda. Eee, powiem tak, gdybym był sobą te x lat wcześniej, to tymi youtuberami okazaliby się BioGames TV, Polski Gamer oraz Jim, ponieważ tak, Jim'a też za czasów swoich tam 2014, 15, 16, 17 non-stop oglądałem. Ale teraz powiedzmy, że ta lista się troszeczkę zmieniła, jakbym miał podawać aktualną topkę youtuberów, których najczęściej i najprzyjemniej mi się ogląda, to jest tak. Na pierwszym miejscu poleci Energik ze swoją serią. Zagrajmy w Krapa i różnymi tego typu seriami, ponieważ Energik, moim zdaniem w bardzo rzetelny i bardzo fajny sposób i ciekawy prowadzi tę serię. Oczywiście tak jak zagrajmy w Krapa w bardzo mocno humorystycznym y, stopniu, co mi się bardzo podoba. Na drugim miejscu myślę, że zagościłby spokojnie Nero, dlatego że Nero ostatnimi czasy robi też bardzo spoko robotę. To tak bardzo za, dziwnie zabrzmiało, bo równie dobrze można byłoby się tutaj do tego przyczepić, że Nero jakąś kaszanę odpierdziela na kanale. Ale nie, jeżeli chcecie sobie obczaić e, lub szukacie osoby, która jest mega obeznana w serii Tekken, no to Nero jest tutaj idealnym, że tak powiem, przykładem, wzorem do naśladowania, bo naprawdę Nero ma niesamowitą wiedzę na temat serii Tekken i... Ogólnie jego produkcję się przyjemnie ogląda. Bardzo dobra mordeczka. Link oczywiście pozostawiam w opisie, więc Nero, spokojnie, nie musisz mi tam płacić. <grym> Darmowa reklama. A ostatnim youtuberem, uwaga, nieironicznie, jest zebo.pl. Tak, teraz wiem, że większość osób pomyśli, że to jest naprawdę żart, ale serio, nieironicznie. Co ja lubię w zebo.pl? Przede wszystkim to, że w bardzo dosyć śmieszny i... Fajny sposób ciśnie niektórych youtuberów i tak, zanim ktokolwiek mi powie, ale zebo.pl kiedyś wyzywał dzieci. Dobra, trudno. Okej, okay, każdy popełnia błędy i każdy potrafi wynieść lekcję z tych błędów, i uważam, że zebo.pl tam roastując niektórych youtuberów robi to w bardzo ciekawy sposób i przynajmniej jako jeden z nielicznych wyszedł z tego etapu beka z dzieci na YouTube. Nie to co po niektórzy oczywiście, ale to tam pozostawmy sobie już do, do innych tam spekulacji czy. I wie. Dobra, idźmy dalej. Ile miałeś mieszkań mieszkalnych, w których mieszkałeś? Jedno, i to jest obecne, w którym mieszkam. Nigdzie indziej nie mieszkałem. No chyba, że u mojej dziewczyny na jakiś czas. Na jaką grę czekasz najbardziej w tym roku? Na jaką grę czekam w tym roku? Hmm. Niech pomyślmy. Niech pomyślmy, na jaką grę czekam w tym roku. Hmm. Tja, yeah, oczywiście, że na Call of Duty Modern Warfare, a tak na serio to na Crash Bandicoot 4 It's About Time. No i być może na te inne tam gierki, które są jeszcze zapowiadane w tym roku, jak chociażby Kangurek KO4, na którego czekam z niecierpliwością, z zaciśniętymi rączkami, więc tja. Crash Bandicoot 4 It's About Time. Powróci kiedyś seria z Minecraft. Odnośnie serii z Minecraft, to ona wciąż jest aktualna, wciąż coś się dzieje z Minecraftem na tym kanale, aczkolwiek stwierdziłem po dłuższym zastanowieniu, że jednak ta seria bardziej będzie się nadawała jako taka zastępcza, bądź też coś, co tam będę musiał wcisnąć, ale nie będę wiedział co, więc w to miejsce pojawi się Minecraft, ponieważ doszliśmy do wniosku z Capibarem i swoją drogą Capibar, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeżeli to oglądasz, a na pewno to oglądasz, doszliśmy po prostu do wniosku, że... To nie nadaje się raczej na serię, ponieważ seria, jak sama nazwa wskazuje, jest to coś, co się dzieje ciągle i ciągle i wciąż. A no nie ukrywajmy, Minecraft pojawia się, kiedy chce się pojawić, więc bardziej bym zostawił to jako coś, co będzie się tam działo bardziej na boku. Ale chcę w tym roku częściej tego Minecrafta pokazywać, ponieważ lubię bardzo tę serię prowadzić. Tak, mega na luzie, fajnie. Nie powiem, że nie. Jakie jest Twoje ulubione zwierzę z trzech rodzajów, które zostaną podane niżej? Rodzaje: ssaki, gady, ptaki. Ze ssaków to oczywiście pieski, ponieważ pieski mają słodkie mordki. Są mega fajne, szybciej się moim zdaniem uczą niż takie koty. I generalnie, no, wychowywałem się z pieskami, więc, no, odpowiedź jest raczej jasna. Jeżeli chodzi o ptaki, no, to tutaj ciężko mi jest powiedzieć, ale takim ptaszkiem, którym, który bardzo lubię, jest dzięcioł. Nie wiem dlaczego lubię dzięcioła tak. By the way... A z gadów no to bym może powiedział, że Gekon, ponieważ takie fajne nawiązanie do Geksa Wiecie, Geks, Enter the Gekko, albo po prostu Geks, Gekon Więc bardziej bym powiedział, że Gekon jest takim moim ulubionym gadem Co prawda nigdy go nie widziałem na własne oczy, poza G G Google Grafika czy inne jakieś National Geographic czy inne tego typu programy, ale Powiedzmy, powiedzmy, że niech będzie Gekon. Myślisz, że wbiłbyś 3000 subskrypcji w tym roku? Wiem, że dla Ciebie subskrypcje ważne nie są, tylko to co tworzysz, ale takie pytanie z ciekawości. To zależy. To zależy jakby chociażby od mojej regularności, która ostatnio jest bardzo ładna, no bo w przeciwieństwie do takiego 2018 czy tam drugiej połowy 17, to macie praktycznie praktycznie codziennie filmiki no może tam teraz poza jednym dniem gdzie się coś nie pojawiło ale tak to codziennie coś macie więc to wszystko zależy tak jakby od bycia regularnym bo wiecie YouTube bardzo lubi regularność więc w momencie kiedy jesteś regularny no to masz większe szanse na to że tam twój kanał gdzieś będzie polecany w różnych tam zakładkach Oczywiście być może dobór gry bo nie powiem że nie może to będzie Crash Bandicoot 4 może będzie tą gierką, która w pewnym stopniu troszeczkę podpromuje mój kanał. Nie powiem, że nie bardzo by było fajne zdobyć tam większą jeszcze ilość widzów. Nie mówię, że narzekam na obecną, ale fajnie jest rozwijać kanał, no bo jednak tworząc coś na YouTube, to zwykle ludzie chcą rozwijać kanały, a nie żeby te kanały stały sobie w miejscu, czyż nie? No chyba, że się mylę. No to wtedy, jeżeli się mylę, no to możecie mnie oczywiście poprawić. Ale czy wbiłbym w tym roku? Tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, od tej mojej regularności i od tego, czy YouTube w pewnym stopniu będzie chciał polecać mój kanał w momencie, kiedy wybuchnie ten ogromny hype na Crash Bandicoot 4. Bo jeżeli wybuchnie, to będzie większa szansa, że coraz więcej ludzi odkryje mój kanał. Co za tym idzie, kanał będzie po prostu sobie szedł do góry. Prosta logika. Prosta logika, chciałem powiedzieć prosta matyka. matematyka. Widzicie, potrafię kurde przez dłuższy czas gadać mądrze, a później oczywiście jest sparto, ale coś jednym głupim zdaniem. Tea, ja mam to zawsze. Kiedy zaczynałeś na YouTube, miałeś obawy, że ktoś będzie krytykować negatywnie twoje filmy lub je hejtował. Miałem obawy, mam te obawy do dzisiaj, ponieważ wiem, że tworząc dalej... Ten kanał jest spora szansa, że ktoś może natrafić na jeden z moich materiałów, który oczywiście zostanie skrytykowany. Czy słusznie, czy nie, to już pozostawiam jakby własnym obserwacjom. Ale tak, mam do dzisiaj obawy i nie są to jakieś obawy, żebym się, wiesz, super przejmował, ale jednak powiedzmy sobie szczerze, że mam to z tyłu głowy. Więc w dużym skrócie, mam obawy. Ale co będzie, to będzie. Jeżeli ktoś słusznie skrytykuje, to praktycznie mogę posypać głowę popiołem i się przyznać. Jeżeli faktycznie ktoś będzie miał rację i przybije moje myślenie swoimi argumentami, ale jeżeli to będzie takie czepianie się, żeby się przyczepić, no to zleję prawdopodobnie, bo ja nie wchodzę w dyskusję z takimi, powiedzmy, trollami. Tak mogę to w fajny sposób przedstawić. Jakie jest aktualnie Twoje największe marzenie? Moje aktualne marzenie jest, żeby z Justyną kiedyś zamieszkać pod jednym dachem, żebyśmy zbudowali fajną, zdrową rodzinę. Żebyśmy byli zdrowi przede wszystkim, bo zdrowie jest najważniejsze. Fajnie byłoby, oczywiście, jako takie drugie marzenie rozwinąć kanał na YouTube, żeby kiedyś, może, z tej mojej pasji, którą oczywiście tworzę już i prowadzę przez 6 lat. To, żeby z tej pasji się kiedyś, może by i utrzymać, co byłoby naprawdę mega fajne. Nie powiem, że nie. Bo wiecie, jednak, mimo że jestem osobą taką, która nie chciałaby się sprzedać, choć jakkolwiek to oczywiście brzmi, to jednak chciałbym kiedyś, żeby, powiedzmy, ktoś tam gdzieś zauważył mnie i mógłby ze mną podpisać jakąś współpracę czy coś, naprawdę, bo rozgraniczmy jedną rzecz, ok? Jest różnica między powiedzmy sprzedaniem się, czyli reklamowaniem czegoś, czego się nie chce reklamować, ale trzeba reklamować, a jest różnica między powiedzmy takim może nie tyle co sprzedaniem się, a jest różnica między reklamowaniem coś co lubisz. I ja przynajmniej może idąc moją głupią logiką jakkolwiek to brzmi, to ja uważam, że jeżeli reklamujesz coś, co lubisz, to no nie sprzedałeś się. Ale jeżeli reklamujesz coś, co nie lubisz, no to technicznie sprzedałeś się. Aczkolwiek mentalność jest taka nasza, że wiele osób nie lubi, jakby właśnie takich sprzedawczyków, czyli ludzi, którzy sprzedają się, czyli reklamują coś, czego nie lubią. Ale bądźmy sobie szczerzy, jeżeli mogą zdobyć łatwy hajs, to niech to robią. Smutne jest to, że w naszym kraju jest coś takiego, że ludzie mocno o to buldupią i tak dalej, bo nie wiem, czy to jest po prostu jakaś ludzka zawiść, czy to jest na zasadzie takiej, że eee, bo wiecie, bo, bo, bo wiecie, bo ja tutaj lubię chodzić 9 godzin do roboty, uczciwie pracować, co z tego, że w większości tych zakładów mogą polecieć też w chuja, i później taka osoba jest z ręką w nocniku. A robiąc taki łatwy hajs, jak niektórzy powiedzmy influencerzy, jakkolwiek to brzmi. No to mogą sobie oczywiście, wiecie, oni nie mają takich problemów jak niektórzy, że muszą wstawać o 5 rano, tylko sobie po prostu długo se pośmią, i wiecie, to że oni nagra nagrają jakiś smutny filmik, to na dzień później sobie mogą wyjąć banknoty i sobie machać banknotami przed kamerą, i takie debile później będą dalej pieprzyć swoje. Więc tea, troszeczkę się rozgadałem, wiem o tym, ale przynajmniej znacie moje stanowisko w tej sprawie. Kiedy pójdziesz do tego Sopotu, chyba że byłeś? Byłem, nagrałem Sopot Kamienny Potok dokładniej, może nie dokładnie ten główny Sopot, ale nie wiem czy będę stawiał nagranie z Sopotu, bo prawdę mówiąc chciałbym to zrobić, ale tam nie było nic, za bardzo nic ciekawego poza posągiem Matki Boskiej. A wiem, że religia na moim kanale jest taka dosyć sporna, bo nie każdy oczywiście jest osobą wierzącą i nie każdy lubi gadać na temat religii. Co sam nawet mam w regulaminie na streamach, że nie chcę poruszać ani tematów religijnych, ani politycznych, ponieważ są to tematy, które łatwo zapalają do niepotrzebnej dyskusji, niepotrzebnej kłótni. No bo jednak są osoby, które mogą mieć oczywiście. Wiecie jakieś swoje zdanie i później. O, bo wiecie, ho, 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 ja jestem ten najmądrzejszy, najmądrzejszy mędrzec. Ja się urodziłem Einsteinem. Ja nie muszę wierzyć w Boga na przykład. Czy cyfra tego pytania jest dla ciebie pechowa? Czasami zdarzało się, że trzynastka była tą pechową liczbą, ale ja to tak bardziej zaznaczałem dla Beki niż. Serio naprawdę, żeby uważać, że 13 jest taką pechową liczbą, bo lubię jakby wykorzystywać ten typowy stereotyp, mówiąc, że. Ohoho, 13 to jest pechowa liczba, uważaj sobie, no no no. Ale nie, nie do końca. Lubię sobie tak troszeczkę podramatyzować dla Beki, więc ja. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Krugerek. No i udanych wakacji każdemu, który tutaj zadał mi pytanie życzę. No dobra, to lecimy dalej z koksem. Tutaj wiem, że się pojawiła Asia, aczkolwiek do Asi przejdziemy za chwilę. Teraz przejdźmy do Kuby. Jakie piwo lubisz najbardziej? Szczerze powiedziawszy, nie mam jakiegoś super ulubionego piwa, ponieważ staram się pić prawie że każde piwo, bo nie jestem jakoś super wybrany w tej kwestii. Z jakiej serii jesteś jak dotąd najbardziej zadowolony? Powiedziałbym, że jest parę serii, które, z których jestem na chwilę obecną najbardziej zadowolony, a tymi seriami chociażby jest to 102, De 102 Dalmatynczyki, Psiaki na pomoc, e, niektóre serie oczywiście Scrasha, jak i parę Raymanów, które tam nagrywałem. Ale w tym roku i w zeszłym, czyli 2019-2020 to muszę przyznać, że oba te lata są jak najbardziej dobre dla mnie. Po prostu jestem z większości serii zadowolony praktycznie ze każdej, więc nie mam sobie nic tutaj do zarzucenia, przynajmniej ja tak uważam, no nie wiem jak pozostali, bo nie każdemu oczywiście musi się to podobać. Czemu boisz się zakolnikowa? Panie, a ty byś się nie bał takiego, kurde, gangstera, który patrz jaką mordę on za każdym razem robi. On na każdym zdjęciu ma taką samą mordę. Czy, czy ty nie widzisz tego, że on praktycznie jest łatwym gangusem, przecież on jest postrachem w ostrowi mazowieckiej? What the fuck, no kurde, ja się go boję I uważam, że gdybym ja się go nie bał, to byłbym skończonym debilem praktycznie, więc Tja Lubisz seks? A kto go nie lubi? Kiedy live? Wtedy kiedy będzie Ilu potrzeba zakolaków do złożenia. Ile potrzeba zakol... Ilu potrzeba zakolaków do założenia żarówki? Co najmniej 69, może 100 Jaką zupkę chińską lubisz najbardziej? Chodzi o smak. Pomidorowa oraz oraz, oraz serowa, czy tam to było, nie, nie pamiętam jako dokładnie. W każdym razie ser w ziołach czy coś takiego. To jest moja ulubiona, no i oczywiście standardowa czyli rosół. Od czasu do czasu też się pojawi gulasz. Ale tak, to są moje ulubione zupki chińskie. Pizza czy kebab? Ostatnio pizza, aczkolwiek kebabem nie pogardzę, jeżeli jest dobry. Która z pracy, w których pracowałeś najbardziej Ci się podobała? Powiedziałbym, że ten rogalik, w którym pracowałem, czyli tam wiecie, kanapki i te sprawy. Więc powiedziałbym, że to była jak dotąd jedna z lepszych prac, które, na które mogłem natrafić. Czy będzie powrót do MC? Jeżeli chodzi ci o Minecrafta, to oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o McDonalda, cóż, mogę powiedzieć w dużym skrócie, że miałem w tym roku mały powrót na przełomie maja do końca czerwca, aczkolwiek zakończyło to się bardziej na e, ponownym okresie próbnym. Tylko, że tym razem na dniówkach, ponieważ no, nie było innej możliwości pójścia do roboty, więc musiałem gdziekolwiek pójść. Nie boisz się, że Kuba K. Borodo i Mateusz S. Borodo zawitają do Gdyni i cię stuką na kwaśne jabłko? E, spoko, zapraszam. Prawdopodobnie i tak o tym zapomnicie, więc... Zapraszam tak czy siak odwiedzić Gdynię Słoneczną, no bo co wy tam będziecie w tej Ostrowi robić. Dobra, koniec tych pytań, adios muchachos. Również Kuba, adios muchachos, życzę ci udanych wakacji i zajebistego wypoczynku przez ten wakacyjny okres. Dziękuję i pozdrawiam. Czas na afaga Dobrawskiego. Hahaha, ha, ha, tego się nie spodziewałeś pomidorku. Czy nagrasz Resident Evil 4? Please, proszę bardzo ciebie, please. Jeśli chodzi o Resident Evil 4 to sprawa wygląda następująco, że jakiś czas temu zacząłem na streamach Resident Evil 4, dokładnie to rok temu i trzeba w tym roku skończyć te Resident Evil 4, bo inaczej jak tego nie skończę to ta seria będzie z długo za mną chodzić, a wolałbym szczerze tego uniknąć. Wolałbym już to teraz skończyć i mieć to po prostu z głowy, więc tak prawdopodobnie w tym roku skończymy sobie Resident Evil 4, tak mi się przynajmniej wydaje, być może. Mam taką szczerą nadzieję. <laughs> to idąc dalej z pytankami czas na pytania od YouTube Games. I YouTube Games zadał mi pytanko następujące: Czy nagrasz Harego Pottera na GBA? Pozdrawiam. Pozdrawiam, Yotu, a moja odpowiedź jest następująca, że nie, nie nagram, ponieważ nie lubię Harego Pottera na Game Boy Advance. Jakoś jest to jedna z gorszych, jak nie najgorszych wersji i jakoś nie przypadły mi one na, do gustu, jeżeli mam być szczery. Więc nie będę raczej nagrywał Harry'ego Pottera na Game Boy Advance. Może kiedyś, może jak zmienię zdanie, no to może wtedy nagram, ale na dzień dzisiejszy mam opinię taką, że raczej wątpię. Dziękuję i pozdrawiam. Czas na Jordiego. Dobra, to pora na moje pytanka. Pierwsze. W co ci się lepiej grało? Crash Team Racing Nitro Fueled, Crash and Trilogy. Szczerze powiedziawszy to troszeczkę takie dziwne porównanie, no bo porównujemy tutaj platformówkę z wyścigówką. Rozumiem gdybym miał tutaj porównywać N. Saint Trilogy do Reignated Trilogy, bo obie to platformówki. Ale w tym wypadku powiem tak. I w Saint Trilogy mi się dobrze grało i w Nitro Fueled. Po prostu, jedyny, jaki mam teraz problem z tymi nowymi grami, to jest taki, że kiedy wracam do oryginałów, to po prostu w oryginały lamie jak cholera, bo po prostu nie, nie jestem przystosowany do tego starego sterowania, bo jakoś tak z tyłu głowy mam to nowsze i jakoś takie lepsze jest moim zdaniem. Ale tak, obie te gry bardzo mi się dobrze grało, więc tutaj niestety nie wybiorę ani jednego, ani drugiego. Jak myślisz, czy CTR wyjdzie na PC? Szczerze powiedziawszy, wątpię w to, bo Crash Team Racing Nitro Fueled już przestał być wspierany oficjalnie pod tym względem, więc raczej wątpię, że Studio, Activision i Binox będą chcieli robić wersję PC-tową. Na początku myślałem, że coś takiego będzie miało miejsca, ale teraz przekonałem się, że raczej to są tylko co jedynie nasze marzenia, które się nie spełnią. Tia, Co myślisz o grach na PS5? Ratchet i Clank Rift Apart, no, będzie chyba pierwszym tytułem, który zakupię, bo naprawdę Ratchet i Clank Rift Apart jest naprawdę mega sztosiwem. Już po trailerze się zakochałem w sumie w tej gierce. No i tam w pozostałych innych gierkach, które tam zostały pokazane, oprócz takich sztandarowych tytułów jak, nie wiem, GTA czy inne, chociażby trochę beka, bo... GTA 5 ma wyjść na PS5, mimo że ostatnia wersja, jaka była niby planowana GTA 5, to była na PS4, więc trochę takie XD. Ale ta Rift Apart chyba będzie pierwszym tytułem jaki ogrom na PS5. Bez kappy. Czy Twoim zdaniem gry na PS5 będą wychodziły na PC? A raczej tak, raczej będzie multiplatforma dlatego, że po prostu będzie się niektórym deweloperom się opłacało, dlatego, że dzięki temu, że wydadzą wersję na PC i na PS5 to więcej zarobią. Logiczne, czyż nie? Pozdrawiam z rodzinką, również pozdrawiam, dziękuję za pytanka i do następnego razu, elo. Czas na Dogesmana. Jaka jest Twoja najmniej ulubiona seria gier? Szczerze powiedziawszy, najmniej chyba lubię Final Fantasy. W sensie, lubię bardzo Final Fantasy, ale troszeczkę wydaje mi się, że to jest na tyle sztandarowa seria, która praktycznie jest najlepsza ze względu na co, bo troszeczkę tego nie jestem w stanie zrozumieć. No może poza jakby fabułą, która może być w jakimś tam stopniu świetna, ale reszty nie jestem w stanie troszeczkę zrozumieć, czym Final Fantasy stało się takim fenomenem w świecie gier. Pizza z pieczarkami czy z mięskiem? Oczywiście, że z mięskiem. Chociaż pieczarki są też bardzo dobre. Polecam bardzo serdecznie. Chociaż teraz ich trochę mniej jem, ale... Są dobre, mimo co. Wolisz kroka jeden czy kroka dwa? Zdecydowanie kroka jeden. Nie wiem, jak można w ogóle woleć kroka dwójkę. Co? Przecież dwójka lepsza. E, Słyszeliście te głosy? Bo ja chyba nie słyszałem. O, ty zaraz cię zaciupam. No, to chyba głosy w mojej głowie. Znaczy, krok dwójka jest w spoko? Nie mogę powiedzieć, że nie jest dobrą kontynuacją, ale czy jest, aby na pewno najlepszą? Aha, <laughs> ale ty śmieszny jesteś. No dobra, to przejdźmy dalej. Czemu nie napadłeś na Pixela? A mam do tego jakiś powód, żeby napadać na mojego brata przyrodniego? Myślę, że chyba nie. Myślę, że samowystarczalne jest to, że on sam siebie musi napadać codziennie w lustrze, kiedy patrzy się na swoją facjatę. E co? Co? Co ja takiego powiedziałem? Dobra, chyba kończymy tutaj z od y odpowiadanie na pytania od Dogesmana. Dzięki serdecznie, pozdrawiam. No dobra, no to cóż, czas na Skull Gdzie mieszkasz? Województwo Pomorskie. Jak masz naprawdę na imię? Michał. Czy masz Instagrama? Oczywiście, że mam. Tutaj się powinien Tobie wyświetlić. Którego roku zacząłeś nagrywanie na YouTubie? Tego roku. Czy zagrasz w Sonic EXE Nightmare Beginning? Być może kiedyś. Chociaż szczerze wątpię, bo Sonic EXE Nightmare Beginning nie jest aż tak dobrą grą. Wolę jakby zwykłego Sonica Dat ale. Zobaczymy. Wszystko się zobaczy. Dzięki SkullKiller za pytanka. Pozdrawiam również i udanych wakacji życzę. Czas na Swach BSWWWowski. Tutaj zadałeś mi jedno pytanko. Aha, to jest Multikonto Korolek. Aha, no to spoko. Yy, w której grze spędziłeś najwięcej czasu? W Uncharted 4, bo to jest długa produkcja, dlatego spędziłem dużo czasu. Myślę, że oboje się tutaj zgodzimy. <noise> Dzięki jeszcze raz Korolek za zadanie pytań. Dobra, to lecimy dalej. Czas na Capybara. Planujesz zrobić zagrajmy z poprzedniego fangame'a twórcy Rayman Redemption, jeśli ten ci podejdzie? Rayman Dark Magican Rage of Terror. Powiem tak. Planuję dlatego, że jest to kolejny z fangamów, który mnie bardzo interesuje. Aczkolwiek nie wiem, czy od razu po Redemption to zrobię. Bo nie wiem, czy mój hype na fangame Raymana dalej będzie podtrzymany. Jeżeli tak, to myślę, że gdzieś w niedalekiej przyszłości, czyli po Redemption, myślę, że możemy zabrać się za ten drugi fangame. Polecam bardzo dobry i momentami trudniejszy niż oryginał. Acz, system poruszania się jest trochę mech, ale i tak jest dobrze. Myślę, że będę miał podobne zdanie kapibar, więc dzięki ci za zadanie pytań. Pozdrawiam serdecznie i udanych wakacji życzę. Czas na hamskiego demonka. Jakiś unboxing pokoju gracza? Może kiedyś. no Mój aktualny pokój, no nie powiedziałbym, że jest to taki wielki pokój gracza i myślę, że jakby większość zobaczyła mój pokój w pełni okazałości, no to, to troszeczkę parsknęłoby śmiechem. Nie powiem, że nie tak to nagle jest swój pokój jak wspominasz szkołę i co skończyłeś? szkołę zawsze wspominałem dobrze i będę zawsze dobrze wspominał, są to naprawdę mega fajne lata i uważam, że może nie każdy musiał mieć kolorowo w szkole, ale sądzę, że wiele z was będzie szkołę pamiętało w dosyć pozytywnym tego słowa znaczeniu niż negatywnym, no bo Jedyne co jest negatywne to oczywiście wstawanie rano i siedzenie te 8 godzin czy 7, czy nawet czasami 9. Ale jest to do przeżycia, uwierzcie mi. Z perspektywy czasu jest to do przeżycia. Chociaż wiadomo, lepsze, lepsze tutaj e, hierarchii pokazuje pracę, bo jednak tam zarabiasz, a w szkole nie. No ale wiecie o co mi chodzi mniej więcej. Da się to oczywiście przeżyć. Ulubiona marka aut. W sumie to bardzo Mercedesy lubię i BMW. Jakoś tak. Są to moje ulubione marki aut. Pewnie dlatego, że się kiedyś zagrywałem w Need for Speed Most Wanted 2005 za dzieciaka, więc myślę, że dlatego tak to się stało, że mam takie, a nie inne podejście do tego typu aut i do tego typu marek. Co lubisz jeść? Obecnie pizza. Chociaż od czasu do czasu zdarzy się kebab. PC czy konsola? Zdecydowanie konsola. Chociaż z PC-ta lubię bardzo nagrywać, więc i to, i to bym powiedział. Gdzie chciałbyś mieszkać w przyszłości? Czy pasuje ci w Gdyni lub w Gdańsku, bo wiem, że trójmiasta jesteś, a w Sopocie nie mieszkasz? Szczerze powiedziawszy, myślę, że tutaj, gdzie obecnie mieszkam, jest spoko. Po prostu jedyne co to wiadomo, bym się przeprowadził na swoje i tam jakby zaczął, bo w moim mieście, mogę to powiedzieć, na chwilę obecną, jest taka większa, więcej perspektyw na życie i więcej roboty, więc technicznie bym więcej zarobił. Idąc tą logiką, więc myślę, że mogłoby to wyglądać jakoś, jako tak, w sumie. No ale tak. Dziękuję Ci za zadanie pytań, oczywiście. Doceniam chamski demonku za tą o tą pulę pytań. Pozdrawiam, życzę udanych wakacji. Trzymaj się, cześć. I do następnego razu. Więc lecimy dalej wtedy z Koksem. I kolejne pytania będą od Akronixa, aka od Daniela. Jaką pierwszą. Jaką pierwszą, grę nagry... jaką pierwszą grę nagrywałeś na kanale? Moja pierwsza gra, jaką nagrywałem na kanale to jest Crash Bandicoot 1 i to właśnie Crash Bandicoot 1 rozpoczął ten cykl zwany Maraton Crasha Bandicoota na moim kanale. Dziękuję. Jaka część jaką część Slaya lubisz najbardziej? Szczerze, to z trylogii to dwójkę, a poza trylogią to czwórka, bo czwórka ma najlepszą fabułę z całej serii. A dwójka dlatego, że po prostu ulepszyła gameplay jedynki, bo jedynka na niestety wbrew pozorom ma bardzo do dupy gameplay i myślę, że tu większość z nas się zgodzi z tym, co teraz powiedziałem. Czy lubisz pizzę? Oczywiście, że lubię. Uwielbiam pizzę. Czy lubisz Crash Mind Over Mutant? Powiem tak. Lubię bardzo Crash Mind Over Mutant na DS. -a. Też lubię krasza Mind Over Mutant na PS2. Jedyne czego nie lubię w kraszu Mind Over Mutant na PS2, to robienia 100%. Gdyż jest to czynność bardzo, ale to bardzo uciążliwa i jest to dosyć bardzo monotonne. Tak, więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć stream, gdzie będę próbował zrobić pseudo 100% upgradeując wszystkie tam mutanty, które trzeba upgradeować robiąc misje opcjonalne, to serdecznie zapraszam. Czy będzie u ciebie wszystkie raczety na kanale? Czy będą wszystkie u mnie raczety na kanale? Cóż, chyba tak! Chociaż może poza Secret Agent Clank, dlatego że to jest trochę taka nudna gra, ale myślę, że tak to wszystko by się mogło na luzie pojawić. No i może poza Going Mobile, bo jakoś tak też nie lubię tej gry za bardzo. Czy będziesz robił 100% w Crash MOM na nds -a? No, jak widziałeś Let's Play, no to no nie zrobiłem 100% w Crash Mind Mutant na NDS, więc więc no, odpowiedź masz chyba jasną. Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. Dziękuję Ci za zadanie pytanek. Lecimy dalej. Typowy nieogar. Mam do ciebie kilka bardzo ważnych pytań. Pierwsze, najważniejsze. Co pierwsze, płatki czy mleko? To jest bardzo podchwytliwe pytanie. Jest to bardzo zarazem memiczne pytanie, bo ludzie często zadają te pytania i później się dziwią, że dana osoba odpowiada inaczej niż zwykle. Więc odpowiadając ci na to pytanie, na początku mleko, później płatki. Wydaje mi się, że to jest najbardziej komfortowa opcja, bo nie wyobrażam sobie najpierw płatek, a później mleka, bo trochę to tak dziwnie. Czy 18 czerwca odebrałeś The Escape? Escapist 2 za darmo na Epic Games? Tak, odebrałem. Możliwe, że coś kiedyś się pojawi z tej oto produkcji na kanale. Pytanie, zagadka. Jakbyś nie załapał, to jest to wspak. Które anime lubisz? Tak, też potrafię czytać od tyłu. Więc, które anime lubię? Cóż, lubiłem oglądać kor Korps Party za dzieciaka. Za dzieciaka, no w sumie to było po gimnazjum, albo jeszcze w trakcie gimnazjum i lubiłem też oglądać Death Note'a z jednym takim moim dobrym znajomym tam Akuro Blade X się nazywał ale on to tam martwy jest na YouTubie, więc no, po co w sumie wymieniam jego nick, ale to były takie jedyne anime, które lubiłem oglądać no i chyba jeszcze Król Szamanów, o ile to się zalicza jako anime wiecie, Król Szamanów, taka bardzo dobra... No, słyszeliście, tam jakieś głosy w mojej głowie mówiły, że ma być kontynuacja, więc ta. Będziemy oglądać. Dokładnie, głosy w mojej głowie oraz ja będziemy oglądać króla szamanów. <śmiech> <śmiech> więc tak będziemy, że tak powiem sobie, oglądali wszyscy króla szamanów, w sensie ja, moja dziewczyna, głosy w mojej głowie. No, to wcale nie brzmi jak jakiś dobry materiał do psychiatryka. Wcale, a wcale. Czy potrafisz wymienić pięć najbardziej wkurzających osób, które piszą u ciebie na lewach? Oczywiście, ja. minus mnie. Eee, może nie powiem, że ktoś jest wkurzający, ale. Najlepszą odpowiedzią na moje pytanie to odniesienie się do filmiku Karmelka z kanału Borbob TV, gdzie wymienił tam m.in. pytania, jakie są trochę najgłupsze, kiedykolwiek mogłyby się na takowych streamach pojawić. No, przede wszystkim, czego nie lubię najbardziej. Jakich, jak, jakby pytań najbardziej nie lubię, to takie pokroju, co to za gra, kiedy skończy się stream, bo to jest chyba jedno z najgłupszych pytań, kiedy skończy się stream, no bo powinieneś się cieszyć, że stream trwa w najlepsze. Eee, nie wiem, no, co to za gra, dlaczego taka, a nie inna gra, no wiecie, to takie bardzo podstawowe pytania, no i oczywiście standardowe coś, co chyba wszyscy znamy, mianowicie, czy mogę moderatora, to, to już w ogóle kompletnie jest siekiera. Cóż, dziękuję Ci za pytanka. Do następnego razu. Życzę udanych wakacji typowy nieogar, Mam nadzieję, że odpowiedzi Ci się spodobały na, ee, no, na twoje pytanka. No i pozdrawiam. Cóż, co mogę więcej powiedzieć. Lecimy dalej. Czas na tomka ksk ks, 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 przybysza. Ks, ks, ks. <laughs> Chciałbyś mieć switcha. Oczywiście, że chciałbym mieć switcha. To jest chyba kolejny cel, na który będę chciał zbierać. Jak sobie znajdę, oczywiście, stałą pracę i tak dalej. No to wtedy na switchu będziemy troszeczkę gierek ogrywać. No, mam tutaj parę ciekawych tytułów, jak na przykład The Legend of Zelda. Eee, no, jest tam parę tytułów, jak chociażby Breath of the Wild, Link's Awakening, Pokémony, oczywiście, które wyszły, Super Mario Odyssey. Mar e, Paper Mario chociażby? No jest wiele tytułów, które chcę ograć. Przede wszystkim chcę bardziej się lepiej nastawić do wielkiego N, ponieważ Nintendo wcale nie musi być gorsze tak na dobrą sprawę. Tak więc tak, chcę mieć Switcha, tak, chcę poznać bibliotekę gier i tak chcę zagrać w Kresza Nitro of Field na Switch oraz Saint Trilogy i Sonic Forces, bo jestem snobem. Kim? Snobem? Nie, kuźwa, co ja gadam, co ja pierdolę? E, jestem uparty jak osioł, to chciałem powiedzieć. Lubisz za kola? No, gdybym go nie lubił, no to bym się z nim nie crossował, więc tak, nie lubię go. Co tam? W porządku. Lubisz mnie? Oczywiście, że tak. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Lubisz wakacje, a kto ich nie lubi? Lubisz placki, a kto ich nie lubi? Chciałbyś zagrać w Super Mario Odyssey? No to już ci odpowiedziałem na to pytanie. Pozdrawiam. Ja również, dziękuję. I życzę miłych wakacji. Udanych, Tomku. Ks, ks, ks. Sonic Central Polska przybysz. Ks, ks, ks. I czas na mimika, mi, mimika. Czas na mimika, mimika. Jak poznałeś Sonika? Sonika poznałem wtedy, kiedy sobie kiedyś na moim starym komputerku, gdy miałem 5-6 lat, ściągnąłem przypadkowo Sonika 3 Knuckles i zacząłem się zagrywać na emulatorze Sega Mega Drive. I tak później się z serią zapoznałem. No i też troszeczkę o Soniku wiedziałem, oglądając Sonika X. To chyba wszyscy Polacy w Polsce oglądali, jeszcze w moim wieku, bądź też troszeczkę starsi ode mnie. Będą wiedzieli o co chodzi. Oglądasz horror? W lesie dziś nie zaśnie nikt? Nie, nie oglądałem, ale jak będę miał ochotę się trochę pobać, no to będę brał pod uwagę tą propozycję, bo widzę, że polecasz. Gdzie mieszkasz? Tutaj mieszkam. Jakbyś musiał, to w jakim kraju byś zamieszkał? Szczerze powiedziawszy, bardzo chciałbym Hiszpanię zwiedzić. Jakoś tak, wydaje mi się, że jest całkiem spoko krajem i chciałbym w sumie tam troszeczkę zapoznać się bardziej z kulturą hiszpańską. Czemu by nie? Jak już podróżować, to podróżować na pełnej. Byłeś kiedyś hejtowany? No, jak każdy był hejtowany, no ja kiedyś byłem dosyć ekstremalnie hejtowany, jak na moich samych początkach inspirowałem się bardzo polskim gamerem 17, i to wtedy, w tamtych bardzo pięknych czasach 2014-15, wylała się na mnie fala hejtu, ponieważ debile nie potrafili troszeczkę rozróżnić inspiracji od prawdziwym plagiatem, i uważali, że przeze mnie m.in. pierwszy kanał gamera spadł z rowerka. No, bo wiecie, bo gamer wpadł w depresję. Przez co musiał skasować pierwszy kanał, i ja musiałem się z tym borykać. Troszeczkę miałem z tego bekę, choć nie powiem, że trochę mi to na początku sprawiało problem. No bo co nie robiłem, to zawsze łapy w dół leciały, ale później to się unormowało i ja wyszedłem na swoje. I w sumie teraz mogę, że tak powiem, rozsiąść się wygodnie, siedzieć i po prostu patrzeć w sufit, bo to jest naprawdę fajne zajęcie. Czy ktoś na ulicy rozpoznał Cię i podszedł, bo na przykład zdjęcie? Jeszcze nie miałem takiej sytuacji i raczej nie prędko się coś takiego wydarzy, ale jeżeli się wydarzy, to pewnie wezmę sobie z kimś cyknę fotę, no bo czemu by nie, no bo w końcu jestem na YouTubie, więc no jestem technicznie osobą publiczną, chociaż w tamtym wypadku będę osobą prywatną, no bo jednak jak ktoś by podbił, to podbiłby bardziej do osoby prywatnej niż publicznej, no bo hej, poza kamerą też mam życie prywatne, więc pamiętajmy o tym, co nie? Pozdrawiam Cię mimik mimik i udanych wakacji życzę do następnego razu. Elo, dziękuję za pytanka. Czas na QBJ. To tak, pierwsze, pamiętasz legendę moderacji Gimpu X, Pompa Kamil. Oczywiście, że pamiętam, wiem, że to ty jesteś Kamil. Dziękuję Ci za to pytanko i oczywiście tak, ka o każdym widzu staram się pamiętać, ale jak na przykład zmieniacie Niki co 5 sekund, to ciężko mi jest się potem zapamiętać. Więc jeżeli na przykład nadmieni ktoś... Swój stary nikto to mniej więcej powinienem skojarzyć Jego na przykład pierwszy lub wcześniejsze niki. Dziękuję Ci za to pytanko Pozdrawiam, udanych wakacji życzę No i, no i cóż, pozdrawiam <laughs> Czas na Lendiwa Zakolak wypuścił Cię z piwnicy? Nie. Dalej siedzę w jego piwnicy i swoją drogą tam grzyby na ścianach są i to jest przerażające. Nawet kurde, głąb nie postarał się o to, żebym miał jakieś ogórki kiszone w słoiku czy coś, po prostu zostawił mnie z grzybem na ścianę i tyle i radź se sam. No chyba po tym Q&A sobie zdrapię tego grzyba i zrobię sobie z tego kanapkę. Czemu by nie? Jaka jest twoja ulubiona gra? Crash Bandicoot 3 Word. Chociaż teraz Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Polecam bardzo serdecznie. Pizza czy kebab? Pizza, ale kebab od czasu do czasu. Czy przez YouTube odwróciłeś się od jakiejś osoby? Szczerze powiedziawszy, można by powiedzieć, że tak, była to troszeczkę taka też prywatna sprawa moja. Nie chcę na ten temat się oczywiście za bardzo zagłębiać, ale tak, zdarzyło się, że przez YouTube'a YouTube się odwróciłem od jednej osoby. Może kiedyś na ten temat się gdzieś bardziej wypowiem, ale na chwilę obecną odpowiem prostym tak. Dziękuję, Lendy, Pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Czas na Slima Cognito i zadałeś 15 pytań, więc to będzie naprawdę bardzo ciekawa podróż. Jaka jest twoja ulubiona grana na Nintendo DS? Crash My Dover Mutant na Nintendo DS. Serio, jest to moja ulubiona gierka i jedna z lepszych. Na pewno jest lepsza niż Crash of the Titans na Nintendo DS, który też jest nawet, nawet, ale. Jest gorszy, Okej? Okay. Jaka jest twoja ulubiona gra na PlayStation 1? Ciągle mi się Crash nie chce wymieniać, więc może zmieńmy teraz kategorię. Moją ulubioną grą jest Rayman 1 na PS1. Głównie dlatego, że fabuła. Oczywiście, starowanie, które jest nawet spoko, muzyka oraz grafika w tej gierce, która jest po prostu miodna na moje uszy. E, uszy, oczy. Jaka jest Twoja ulubiona gra na Sega Mega Drive? Sonic 3 i Knuckles. Dziękuję za uwagę. Jaka jest Twoja ulubiona gra na PlayStation 2? Crash 2 Tekken 5. Spyro a Hero Stale, Revolution. To są moje ulubione gry na PlayStation 2. Za co te lubię gry? Przede wszystkim fabuła, gameplay, grafika. No i to, że są po prostu fajne. Co ja mogę więcej powiedzieć? Jaka jest Twoja ulubiona gra na, na PS3? Na PS3 to w sumie mogę powiedzieć, że to są trzy gry, bo jest to trylogia. I moją ulubioną trylogią jest trylogia Jacka i Dextera na PlayStation 3, dlatego że są to idealne gry w wersji HD. I to mi się bardzo podoba. I są one jak najbardziej dobre. Polecam bardzo serdecznie ograć. Jaka jest Twoja ulubiona gra na PlayStation 4? Crash Team Racing Nitrofield. Oraz Crash and Sane Trilogy. Rayman Legends. Spyro Reignited Trilogy. No tego trochę jest. Więc powiem po prostu tak jak w przypadku PlayStation 2, to w przypadku PS4 też również uwielbiam te gry za między innymi te podpunkty, które wymieniłem przy PlayStation 2. Jesteś team Ratchet i Clank, czy Jack and Daxter? Żaden team, ponieważ obie serie bardzo lubię. Chociaż bardziej Jacka i Daxtera lubię niż Ratcheta, ale nie jestem żaden team. Ani Jack, ani Ratchet. Czy jesteś w stanie wyłonić pięciu najlepszych, growych, polskich voice aktorów? Poza Jarosławem Boberkiem, który świetnie odgrywał Natana Drake'a w Uncharted, to szczerze powiedziawszy, mógłbym co jedynie jeszcze powiedzieć, że Jacek Kopczyński, który odgrywał Raymana i polskiego Spidermana, był całkiem spoko. Paweł Szczęsny odgrywający Globoxa w Raymanie Trójce. No i w zasadzie to mógłbym jako refluksa dać Tomasza Marzeckiego, Ewentualnie Tomasza Steciuka jako Marfi, bo to jest również mój ulubiony aktor. Oraz Dariusz Odia. Dariusz Odia to jest po prostu mistrz. To jest mistrz i nie ma chyba lepszych od Dariusza Odii, no i Jarosława Boberka. To jest tak, taki mój ulubiony duet. Jarosław Boberek i Dariusz Odia. Tyle ode mnie. Czy grałeś kiedyś w Horizon Zero Down? Nie grałem, mam zamiar ograć w niedalekiej przyszłości, kiedy nabędę odpowiedni sprzęt. Jeśli tak, to jakie masz zdanie o gierce? No to tu już Ci odpowiedziałem na z kolei dziewiąte pytanie. I w sumie na jedenaste też. Jaki masz stosunek do gier Assassin's Creed? Nie mam nic do Asasynów, aczkolwiek nie jest to typ gry, który jakoś mnie super interesuje, bo szczerze powiedziawszy Asasyny są nawet, nawet, aczkolwiek jedyne w jakiego Asasyna grałem to w jedynkę i w Black Flaga i... W Black Flagę gram na 25 fps tak więc no troszeczkę słabo, co nie? Też tak uważam. Która gra z uniwersum Crasha Bandicoota jest według ciebie najlepsza? Crash to Insanity. przez co? Fabuła, gameplay. To samo co zwykle wymieniam, takie standardowe moje podpunkty. No i to, że ten humor crashowy tam trochę występuje, bo to troszeczkę jest taki humor, który śmiało pasuje do Rudego Jamraja, i uważam, że uważanie, że ogłupili go tam za bardzo w Twinsanity, jest dla mnie troszeczkę zbyt bardzo przesadzone. Bo jeżeli uważacie, że w Twin Sanity ogupili Krosza, to sobie zaglecie w Tacty Racing, w Of the Titans czy My Dover Mutant. Wtedy to porozmawiamy sobie tak szczerze. Czy ty bądź ktoś inny zamierzacie zabrać zakolnikowana Odwyk od kopca Kreta? Myślę, że jak pod tym streamem. co? streamem? Pod tym filmikiem będzie 150 łapek w górę, to myślę, że spokojnie zabieram go na odwyk, na długotrwałe leczenie. Pozdrawiam. 200 łapek w górę. Ile? 200. No, tak więc głosy w mojej głowie mówią, że 200 łapek i zabieram za kolaka na długi odwyk. Z góry dzięki za odpowiedź i za cierpliwość, przeczytanie pytań i odpowiadaniu na nie. Uszanowanie. Uszanowanie Slim, dziękuję również za zadanie tych pytanek? Cóż, myślę, że odpowiedzi raczej Ci się spodobają na te pytanka, aczkolwiek jeżeli nie, to bardzo mi przykro, ale niestety nie we wszystkie grałem i nie we wszystkie miałem możliwość zagrania, tak więc to tyle ode mnie. Pozdrawiam, życzę udanych wakacji. Hej hej. No dobra, to czas na Look One. Jaka jest Twoja ulubiona platformówka? Cóż, mówiłem już Rayman, crash. Teraz może polećmy Spyro 2 Kalyptos Rage. Za co lubię Spyro 2 Kalyptos Rage? Za fabułę, za gameplay, za muzykę, za to, że jest dosyć długą grą. Jest lepsza od pierwszej części, moim zdaniem. Naprawiła wiele wad pierwszej części i ulepszyła trochę gameplay Spyro. Takie jest moje zdanie w tej kwestii. Czy będziesz kupował PS5? Oczywiście, że tak aczkolwiek trochę się wstrzymam, bo raczej w dzień premiery nie opyla się kupować, dlatego że mało gierek będzie w... Nieprawda, bo będzie dużo. Mało będzie. Będzie dużo. Mało będzie Gierek, będzie kiedy. Dużo gierek nie ma Daj mi odpowiedzieć na pytanie, co? Nie. No to ma masz odpowiedź, jeżeli chodzi o PlayStation 5. Jak podoba Ci się zapowiedź nowego Ratchet'a i ogólnie jakie są Twoje przemyślenia co do tej gierki? Uważam, że nowy Ratchet będzie zapowiadał się spoko. Śmieszy mnie trochę fakt, że niektórzy uważają, że Ratchet nowy będzie do dupy ze względu na to, że ma grafikę podobną do tego, nie... tego słynnego 2016 Ratchet'a i Clank, czyli Reboota. Uważam, że książki nie powinny się oceniać po okładce. Póki dostaliśmy trailer z krótkim gameplayem to to jest tyle. Więc póki nie zobaczę troszeczkę więcej, to ja się nie wypowiadam. Poza tym, ja bym wolał się wypowiedzieć wtedy, kiedy zagram, ale jeżeli gra zrobiła na pierwszy rzut oka dla mnie pozytywne wrażenie, to raczej gameplay również będzie odnosił pozytywne wrażenie z mojej strony. Tak więc nie mogę się doczekać nowego gracza Tajklanka. Najpierw, płat... Najpierw płatki czy mleko? Oczywiście, że mleko. Jak myślisz, co może przygotować Ubisoft na 25. urodziny Raymana? Hmm... Do zobaczenia w Raymanie 4! No, to już masz odpowiedź, co może przygotować na 25. urodziny Raymana. Myślę, że Ansel da jak zwykle czadu, bo jest on wspaniałym deweloperem, wspaniałą głową Ubisoft i myślę, że w bardzo fajny sposób zaskoczy nas kolejną grom na telefon Raymana. Pozdrawiam, ironicznie. W jakim mieście mieszkasz lub województwie, jeśli nie chcesz mówić miasta? O tutaj mieszkam. Masz siostrę Blata? Mam dwie siostry. Oraz psa. Jakie jest twoje największe marzenie? No to to już na ten temat odpowiadałem, jeżeli chcesz, to możesz sobie tam cofnąć do tej minuty, kiedy mówię odnośnie mojego największego marzenia, jakie chcę. Dzięki któremu filmowi uważasz, że twój kanał się najlepiej wybił? Lub seria, bo taki jeden film ciężko pewnie znaleźć. Szczerze powiedziawszy, to różne filmy wpłynęły na to, że się troszeczkę wybiłem. Przede wszystkim pewnie spowodowało to to, że ja zacząłem dosyć często ogrywać gry, które wychodziły w dniu premiery. Prze przede wszystkim wpłynęło na to, że mój kanał jest gdzie jest, to to, że ogrywałem dużo takich gierek w dniu premiery, jak chociażby takiego ukrasza *n Saint ludzi, chociaż w tym wypadku to troszeczkę miesiąc po premierze, ale jednak hype nadal był, więc czemu by nie? Eee, w przypadku. Spyro Ignated, ogrywałem to w dniu premiery i hype też jakiś był na moim kanale. Nawet był w trakcie drogi do Spyro Ignated, więc mogę powiedzieć, że to też troszeczkę wpłynęło na wybicie się. No, ten mój content retro też trochę to spowodował, bo w 2017 w pewnym stopniu też był mały boom na ten retro content, przez co coraz więcej ludzi odkryło mój kanał i zobaczyło, że no nie jestem taki zły jak niektórzy mnie czasami malują, że o, bo zmieniłem troszeczkę content, bo zacząłem troszeczkę w inną stronę iść niż only retro, to od razu wiecie, spalili mnie na, spalili mnie na stosie niektórzy z, przez takie trochę głupie decyzje, w sensie z ich strony głupie, bo Sorry bardzo, no rozumiem, że można czegoś nie lubić, ale no już nie przesadzajmy, zmiany są jakby na kanale bardzo potrzebne i przynajmniej ja tak uważam. No powiem szczerze, że dużo czynników wpłynęło na to, że jestem tu, gdzie jestem, że mogę powiedzieć śmiało, że wbiłem te 2460 ileś subskrypcji i... Mogę powiedzieć, że dotarłem też dzięki wam, bo jednak to wy niektórzy polecaliście mój kanał innym znajomym lub po prostu gdzieś tam reklamowaliście mój kanał, dzięki czemu coraz więcej ludzi się o mnie dowiadywało, więc z tego miejsca chciałbym każdemu z osobno podziękować za to, że jestem tu, gdzie jestem, bo gdyby nie wy, to mnie dzisiaj by praktycznie nie było, bo no co ja bym mógł, no dalej byłbym takim wypierdkiem mający ledwo 100 subskrypcji, więc yeah. pierogi czy kluski? I to i to, bo oba lubię bardzo To tyle z góry dzie... To tyle z góry Dzięki za odpowiedzi, pozdrowionka Pozdrawiam cię Luke One Życzę ci udanych wakacji Pozdrawiam bardzo serdecznie Czas na Shimsona Kiedy Rayman AFG? W momencie kiedy skończę Redemption I porobię inne tam gierki z Raymanem Co chciałbyś robić w życiu? Chodzi mi o pracę Szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby ta moja pasja, czyli YouTube stał się kiedyś trochę taką moją pracą, bo jednak. Hej, nagrywanie filmików sprawia mi bardzo przyjemność. Chciałbym się kiedyś z tym tak mega udoskonalić, żeby mógł śmiało z tego zarabiać i nie musieć, wiecie, myśleć o tym, że o, wstawać o 5 rano lub o 6 i zapierdzielać na drugi koniec Polski tylko po to, żeby po prostu zarobić na życie. Więc chciałbym moją pasję kiedyś zamienić powiedzmy na robotę. Pamiętasz moje stare niki z 2016? Nie. Pamiętam, że miałeś kiedyś e, nik szyna The Hedgehog, coś takiego? Dobrze pamiętam. A jeżeli nie, no to możesz mnie poprawić w sekcji komentarzy Simpson. Ulubione jedzenie i picie. Coca-Cola oraz pizza. Jo. Ulubiona pora roku. Wiosna i lato. To są moje takie ulubione pory roku. Kiedy jakiś meetup? Wiem, że po pandemii, ale przewidujesz, że mniej więcej ile po zakończeniu tej całej parady z wirusem. Szczerze powiedziawszy, to szczer nie wiem. Nie wiem, gdzie mógłbym się z ludźmi ogólnie spotkać. Nie wiem, gdzie mógłbym meetup zrobić. Wydaje mi się, że jak już to meetup mógłby się wydarzyć gdzieś właśnie w jakichś takich eventach, pokroju tam Pyrkon czy wiele naprawdę wiele innych eventów tak mi się wydaje że to byłoby najbardziej komfortowsze wyjście z tego wszystkiego aczkolwiek mogę się mylić tak więc nie wiem może ewentualnie gdzieś w gdyni albo gdzieś w sopocie może w gdańsku wtedy moglibyśmy gdzieś tam sobie meet, meet youtube zrobić ale tak to na chwilę obecną nie widzę miejsca gdzie moglibyśmy takowy meetup zrobić Ulubiony Jack. Jack 2 Renegade. Ze względu na to, że zrobił lepszą fabułę niż Jack 1, przede wszystkim poznaliśmy osobowość Jacka, to trzeba nadmienić. I jest dla mnie ciekawszą grą od Jacka 1. Polecam. Ulubiony Sonic. Sonic 3 Knuckles z klasyków, z gierek późniejszych to Sonic Forces i dawniej Sonic Adventure 2 Battle. Ulubiona gra na PS1, PS2, PS3 i PS4. Tutaj dam Ci odnośnik do tego, gdzie mówiłem moje ulubione gierki. Czy będziesz kiedykolwiek kupował jakąkolwiek konsolę Microsoftu? W planach mam Xboxa 360 albo One, ponieważ warto byłoby troszeczkę zobaczyć bibliotekę Microsoftu, chociaż na chwilę obecną to trochę ona biednie wygląda, no bo jedyne co można tutaj zagrać, co mnie w małym stopniu co prawda interesuje, to jest Splinter Cell. I te sztandarowe tytuły pokroju Gears of War, czy chociażby Halo, mimo że Halo mnie tak bardzo nie jara, a Gears of War jest takie średnie. To jednak te tytuły bym na pewno ograł, ponieważ skoro mam Microsoft, w sensie konsole Microsoftu, to czemu by tego nie ograć? No ewentualnie może. Konkera, chociaż Konkera mi ludzie bardzo odradzają i wolą tą wersję na Nintendo 64, żebym ograł, ale tak czy siak pewnie dla samej ciekawości bym ograł. No i Banjo Kazooie, Banjo Tooie. Kiedy Bob Budowniczy na PS1? Nie wiem, może kiedyś będzie. Kiedy Fortnite ratowanie świata? Jak uda mi się zakupić i namówić za kolaka do zagrania, to wtedy będzie. Co, szanujesz mnie jako widza? Każdego widza szanuje. No może poza tych, którzy są naprawdę mega upierdliwi i próbują na siłę ze mną zrobić jakąś spinę, no to wtedy takich ludzi to troszeczkę za takimi ludźmi nie przepadam, będąc szczery. za kola. No tak więc macie odpowiedź, że Zakola też nie szanuję. No, to tyle. Pozdro ode mnie. Siemanko. Cześć, Szymson. Bardzo się cieszę za pytanka. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do następnego razu. Elo. I udanych wakacji. Standardowo. A, korolek zadał kolejne pytanka, więc czemu by nie odpowiedzieć na nie. Mogę Cię nauczyć grać w DMC4. Jak Don Guri, jako Dante i Nero, ale głównie Dante chciałbyś na przykład na Discordzie? Jak będę potrzebował, to wtedy dam znać. OK? Spoko. W ogóle mam 12 lat. O gram prawie jak Don Guri. Nie umiem tylko Guard Flying. Spoko. Dokładna data urodzenia? Chyba, że chcesz pozostać przy tym, że masz 23 lata. Pozostaję przy tym, że mam 23 lata. Czemu nie ma już na przykład usuniętych poziomów i ciekawostek o poziomach jak w Crash Twinsanity V1 z serii, a przynajmniej nie widziałem takiej serii? Bo Crash Twinsanity V2 troszeczkę idzie na innych zasadach. Tam troszeczkę mniej ciekawostek mówię, ponieważ mój Let's Blaze V1 nie był aż taki zły. Jedyne co, powiedzmy... Było przeszkodą w moim V1 let's playu, to na jakość mikrofonu, bo miałem wtedy gówniany mikrofon. Ale czy powrócisz do tego powyżej, please? No, już skończyłem Crash of więc no raczej wątpię. Czemu nie robisz już 100% na przykład w serii z Crash of V1? Było 100%, a w Crash of V2 nie ma 100% właśnie. Przecież zrobiłem Crash of V2 na 100%. Jest nawet to pokazane, jeżeli chcesz to sobie obejrz, chociaż nie wiem, czy komukolwiek chce się oglądać godzinny materiał, ale cóż. Pozdrawiam! Cóż mogę więcej powiedzieć, korolek? Pozdrawiam i udanych wakacji życzę. No dobra. Lecimy dalej z Koksem. Zostało już nam praktycznie trzech użytkowników, z czego jeden to PSX Maniac Retro, i zadałeś mi pytańki, pytanie. 10 najważniejszych przez Ciebie gier na PS1. Pozdrawiam. No to najważniejsze gry na PS1, które powinno się ograć. moim zdaniem. Harry Potter 1 i Dwórka, czyli Kamień Filozoficzny Komnata Tajemnic. Trylogia Spiro. No to już mamy 5 gierek. Trylogia Crasha. To już mamy 8 gierek. Team Racing. Oraz Crash Bash. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No dobra, to lecimy w takim bądź razie dalej i mamy. Joanne White Rose Wow, w końcu do Asi doszliśmy po tak długim czasie Cytując Twoje ostatnie słowa Jo, no to lecim Krokiety z kapustą versus krokiety ze szpinakiem Szczerze powiedziawszy, wolałbym krokiety z kapustą Chociaż krokietów bardzo mało jadłem w życiu Więc ciężko mi jest trochę na to pytanie odpowiedzieć Gdybym częściej jadł, to bym pewnie miał pewien dylemat Ale żyję ich rzadziej No to wybieram krokiety z kapustą Bo to jest taka bardzo komfortowa opcja Kubek czy szklanka? Zdecydowanie kubek. Bo lubię mieć taki kubek z uszkiem. Czy masz ulubiony kubek? Tak, mam. Z klasem team Racing, w którym trzymam teraz ołówki i długopisy. Może mi się uda zdjęcie zrobić. Czy prowadziłeś kiedyś dziennik Slash pamiętnik? Mogę powiedzieć, że dziennik prowadziłem. Pamiętniku raczej nie, ale dziennik. I to był dziennik, którym zapisywałem sobie moje progresy w różnych gierkach. Tak, miałem coś takiego i szczerze powiedziawszy, może kiedyś się tym pochwalę. Czy wolisz zapisać notatki albo jakieś rzeczy do zrobienia na papierze czy w telefonie? I w tym, i w tym. Dlatego, że w telefonie mogę sobie wejść w dział notatnik i zobaczyć, co sobie wcześniej zapisałem. I dzięki temu, na przykład, kiedy oglądałem sobie dany serial danego dnia, to kiedy zapisywałem sobie odcinki, które obejrzałem, to potem mogłem sobie wejść w notatnik i zobaczyć: O, oglądałem ten odcinek, więc włączając sobie serial, mogę obejrzeć ten odcinek. Nosisz zegarek? Czasami noszę, ale to rzadko. Wolałbyś najbardziej wypasiony PC czy najbardziej wypasiony laptop do gier? Wolałbym PC, dlatego że laptopy są fajne. Aczkolwiek jedyna zaleta laptopów jaka jest, to to, że możecie je brać ze sobą. Prawda? Tak. No. Głos w mojej głowie mówi tak, tak samo. Chociaż teraz są naprawdę wypasione laptopy. No. I bym chciała. Dokładnie. Tak, głos w twojej głowie to kobieta. <laughs> Chciałbyś mieć kolorowe LEDy, na przykład w klawiaturze i w ogóle w pokoju? Myślę, że tak, bo dałoby to takiej więcej koloru. Tym bardziej, że ściany mam białe, to troszeczkę by było kolorowo w tym pokoju. Co sądzisz o Cotton Balls? Co to jest Cotton Balls? Aż wpiszę. Cotton Balls. Świecące kule LED 20, ku lampki Girlanda 6 cm. Hmm. Całkiem spoko, wynalazek nie powiem, że nie. Może by mi się kiedyś to przydało, kto wie. Albo mojej dziewczynie, albo głosu w moim głowie. Oczywiście. Tak, myślę, że oboje się tutaj zgadzamy. Wolisz sprzęt w kolorze czarnym, białym, czy jakimś innym? Szczerze powiedziawszy, standardowo, czyli na czarno, dlatego, że czarny to jest taki fajny kolor, a biały, no to niestety, wbrew pozorom, jak jest podatny na światło, to może się, że tak powiem, zepsuć. E, głosy w mojej głowie coś tam się pochrzaniło, więc no. A, jasne. To biały odbija się. Idziemy dalej. Cola cola czy kola z biedry? Oczywiście, że Coca-Cola. Albo jak ja to lubię ostatnio mówić, co za cola? Hop, cola jest dobra. Nie powiem, że nie, a kola z biedry jest też taka, nawet nawet. Ulubiony sklep osiedlowy? Żabka. Mały wielki sklep. Pizza czy kebab. Obecnie pizza. Jakie było najdziwniejsze pytanie, jakie zadano w Q&A? Najdziwniejsze pytanie? To, to, to od Krugerka, czy kim bym był, jakbym nie był sobą, więc to trochę było dziwne pytanie, nie powiem, że nie. Wolisz oglądać horrory, czy grać w takowe gry? Szczerze powiem, wolę grać, dlatego że jakoś, nie wiem, bezpieczniej mi jest grać w grę, niż oglądać horror. Po prostu jestem taką strachajłą i już. Tyle ode mnie, ale może kiedyś przez, przezwyciężę ten lęk. Dzięki za odpowiedzi i pozdro. Pozdrawiam cię, Asiu, życzę ci udanych wakacji i dziękuję ci na, za zadanie mi pytań. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi, że tak powiem, się spodobały. No to pytanko masz: jakie konsolę Dedol lub grałeś w jakąś grę, ale nie z Pegasusa Nessa? Jedziesz gdzieś na wakacje? Jaka była pierwsza gra? Jak? Życie leci. To są pytania od Igo po prostu. No i dobra, po kolei. Czy mam jakąś konsolę Nintendo? Tak, Nintendo 64 bez padów, bez niczego, tak na dobrą sprawę. Ale myślę, że jest sprawna, bo jak podłączałem to działała, bo się świeciła. Eee, w jaką grę ich... W sensie jaką grę lubię od Nintendo? Diddy Kong Racing na Nintendo 64, polecam bardzo serdecznie, świetna wyścigówka, trochę podobna do Crash'a T. Blazing Jedziesz gdzieś na wakacje? Wakacje do mnie przyjechały, a dokładnie to głosy w mojej głowie Oczywiście No, więc nie, raczej zostaję w domu jak... Jaka była twoja pierwsza gra? Już na to odpowiadałem, więc tutaj wstawię po prostu zdjęcie Jak życie leci? Powoli do przodu, jak to mawiają. Zobaczymy, co przyniesie nam kolejny dzień. Pozdrawiam Cię Igo bardzo serdecznie, dziękuję za pytanka. No i cóż, to by było na tyle, chyba o nikim nie zapomniałem, ponieważ nie widziałem innych pytań. Pozdrawiam wszystkich zadających pytania, mam nadzieję, że odpowiedzi na pytanka się podobały. Starałem się jak najbardziej, oczywiście, tutaj. Rozgadać w tej kwestii, aczkolwiek no, były pytania, na które niestety musiałem odpowiedzieć po prostu szybkim zdaniem tak lub nie, bo ciężko jest się rozgadać, kiedy praktycznie cały czas jesteś rozgadany i w sumie to były takie bardziej pytania na zasadzie tak lub nie niż bardziej takie, wiecie, rozwinięcie. Cóż, pozostaje Wam tylko już czekać na QA od Justyny, które może się pojawić dzisiaj, może kiedy idzie. Zobaczymy. Wszystko jest jak najbardziej w planach. Bo Justyna raczej nie zapomni o tym. A przynajmniej wątpię w to, żeby zapomniała. A jak zapomni, to, 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 to menda jest i tyle. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Życzę Wam udanych wakacji. No i do następnego razu. Cześć!